Proszę Państwa, ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Jedni to lewicowcy, drudzy to prawicowcy. Jaka jest podstawowa różnica? Prawica wyznaje zasadę: chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest to, co mój kolega Berkowicz. Ktoś jest dorosły i sobie chce pływać po morzu, to ma prawo pływać. Jak się utopi, to jego sprawa, jest dorosły człowiek. Ma zamiar się zaćpać na śmierć, gdzie się zaćpa, jednego idioty mniej. My wierzymy w selekcję naturalną, jak idioci umierają, to bardzo dobrze, społeczeństwo na tym zyskuje. Ten wieter miałby dzieci, wnuki i tak dalej, po co nam to wszystko? My traktujemy ludzi jak ludzi dorosłych. Niestety większość ludzi nie chce być traktowana jak dorosłych. Więc oni chcą być dziećmi. Co mówi dziecko? Dziecko nie musi pracować. Dziecko mówi: daj, za darmo, tak? I większość ludzi mówi, że państwo ma im dawać za darmo, zasiłek, taki, śmaki i owaki. To jest typowa postawa dziecka. Typowa postawa dziecka. Ludzie nie chcą być traktowani jak ludzie wolni. Ludzie się boją wolności. Ludzie mają mentalność niewolnika. Chcą, żeby ich pan za nich decydował. Słuchajcie, to przerażenie człowieka, że miałby sam zdecydować, do jakiej szkoły posłać dziecko, a każda szkoła miałaby inny program. Tak samo jak knajpa jest inna fińska, inna knajpa jest turecka, ja wiem, ruska, niemiecka, wszystko jedno jakie. I teraz ja ponoszę odpowiedzialność, prowadzę dziecko, przecież może się zatruć. Ale to robię. Ale to przerażenie, że wprowadziłbym do szkoły. Ja bym podjął decyzję, do jakiej szkoły dziecko ma pójść. Nie! Zapłacę podatek. Niech państwo zdecyduje o programie szkolnym. Bo ja nie chcę sam decydować. Większość ludzi nie chce być wolnymi. Dlatego partie lewicowe uzyskują takie wielkie powodzenie. Wszystkie partie w tej chwili skręciły w lewo. PO, które tak samo skompromitowało ideę liberalizmu, jak w tej chwili PiS kompromituje ideę konserwatyzmu i prawicy, a SLD skompromitowało ideę lewicy, tak samo dokładnie wykorzystują. Pchają się, bo 85% ludzi chce być niewolnikami. Jak Jankeści wygrali wojnę w 1863 roku i uwolnili Murzynów, to część z nich umarła z głodu. Bo przedtem pan dawał im jeść, pan im mówił, co mają robić, a tak to nie wiedzieli, co robić ze sobą. Nie wiedzieli, co robić ze sobą. Prawda? Oni nie chcą wolności. I 85% ludzi będzie głosowało na komunistyczne partie typu PiS, PO, tam SLD, PSL i tak dalej. Natomiast my jesteśmy partią prawicy. My chcemy mieć te pozostałe 15. Powinno być 30, ale niestety połowa wyjechała do Ameryki czy do innych krajów, gdzie jest wolność. I zostało tylko 15 w Europie. W Europie prawica nie istnieje w ogóle. W Ameryce, proszę Państwa, to jest jednak połowa republikanów, to jest prawica. To jest 25%. A u nas, jak razem z Konfederacją dostajemy 15, to będziemy zadowoleni, nie? No, 17 powiedzmy. To będziemy zachwyceni. Dlaczego? Bo cała reszta ludzi chce być niewolnikami. I musimy ten ustrój zniszczyć. Nie może być tak, że większość, która chce być niewolnikami, narzuca ten system wszystkim. Jak chcą być, to niech sobie będą niewolnikami. Ale niech nie każą innym niewolnikami być. Nie może być tak, że większość rządzi. Trzeba powiedzieć jasno, demokracja jest złem. Rządy większości są złem. Głupich jest więcej niż mądrych. Mamy najlepszą na świecie demokrację szwajcarską. Wśród demokracji ona jest najlepsza. No i co? Właśnie dzisiaj dostałem plakat ze Szwajcarii, gdzie się rozsyła po ludziach plakaty, jak twój sąsiad, jak wykryje twój sąsiad, nagrzewa mieszkanie powyżej 19 stopni, donieś na policję. Prawda? Czyli w tej demokracji, która tyrania większości, domaga się, by zmusić każdego nawet za swoje pieniądze ogrzewa. Nie. Prawda? Ma być porówno. Czyli nawet w najlepszym świecie demokracji takie rzeczy się trafiają. A jak się trafi gorsza demokracja, jakaś ludowa albo coś takiego, no,
Dlatego musimy zniszczyć ideę demokracji. Musimy zniszczyć ideę równości. Lewica opiera się na równości, żeby być jasno, nierówność jest dobra. Nie może być tak, że ten pracuje, miał tak samo dobrze, jak ten, który nie pracuje. Nie może tak być. I lewica opanowała hasła. Mówi równość, równość, wszyscy biją brawo. Ale, uwaga, niech człowiek pójdzie do pracy i zarabia 6 tysięcy. Ale urodziło mu się dziecko. Pracuje ciężko i zarobi 7 tysięcy. To on się zgodzi, żeby kolega, który nie pracował ciężko, też dostał 7? O nie. W praktyce to on nie jest za równością. On tylko w teorii wyznaje to hasło. Dlatego też musimy wrócić do życia. Musimy się oprzeć na normalnych ludziach, którzy nie czytają książki, nie czytają manifesty polityczne, tylko normalnie musimy przywrócić ten język. Jak mówił Konfucjusz, naprawa państwa musi zacząć się od naprawy pojęć. Nie może być tak, że lewica mówi, że jeżeli zabraniają mi pływać w tym morzu, to jest dla mojego dobra. Nie, proszę państwa. Trzeba być jasno. To jest naruszenie mojej wolności. Trzeba przywrócić normalne pojęcia. Bo lewica dodaje do słów słowo socjalistyczny i wychodzi z tego potworek. Demokracja, demokracja socjalistyczna, sprawiedliwość, sprawiedliwość społeczna, prawda, i tak dalej. Dodaje do tego takie słówko, coś tam społeczne, socjalne i już się robi coś dokładnie odwrotnego niż przedtem. Musimy przywrócić normalne znaczenia słów. Ja rzucam hasło kontrrewolucji kulturalnej. Musimy odrzucić ostatnie 100 lat. Od 100 lat rządzi nami lewica. Uniwersytety opanowane są przez lewicę. One kształcą nasze dzieci i nasze wnuki w wartościach, które nam są obce. Czy jakikolwiek rozsądny ojciec, kiedy studia były płatne, posłałby swoją córkę na studia gender? Nikt. A teraz zabiera się ojcu pieniądze w podatkach i za te pieniądze funduje się tej córce darmowe studia gender. No. I to musimy zlikwidować. To musimy zlikwidować. Także powtarzam, nasz program jest powrót do normalności. Socjalizm nie jest rzeczą normalną. To, że można zabrać człowiekowi, który pracuje i dać nierobowi, nie jest rzeczą normalną. Musimy, powtarzam, zrobić kontrrewolucję kulturalną. To nie da się zrobić drobnymi kroczkami. Jak chcemy przejść z lokomotywy na samochód, to nie da się zacząć od odkręcenia z lokomotywy dwóch kół i przykręcenia dwóch kół z oponami. W ten sposób nie dokonamy zmiany żadnej, bo trzeba będzie już po kilku godzinach zmieniać te opony z powrotem. Jeżeli chcemy przejść z ruchu lewostronnego na prawostronny, to nie można puścić prywatnych samochodów na razie prawą stroną, a państwowe niech dalej jeżdżą lewą, a potem się dziwić, dlaczego na styku państwowego z prywatnym stale jest jakieś nieszczęście. Albo musimy wrócić do normalności, albo mamy żyć w tym chorym świecie. Ten świat jest chory. I świat jest chory. I trzeba przywrócić normalność. To jest kontrrewolucja, do czego ja wzywam. Tylko kontrrewolucje odbywają się tu, w umysłach ludzi. Rewolucje robi motłoch na ulicach. Kontrrewolucje robią ludzie myślący tu. I wzywam państwa do tej kontrrewolucji. Do nie uznawania tego, co oni mówią. Jak wychodzi jakiś mówca na mówicę i coś tam bredzi o równości, powiedzcie, nieprawda. Jeżeli ktoś wam mówi, że demokracja, trzeba powiedzieć jasno. Najlepsza definicja demokracji brzmi, demokracja to gówno. I to jest dobra definicja. Najkrótsza. Grecy mówili, że demokracja to rządy osłów prowadzonych przez hieny. I tu mam na państwa złą wiadomość. W Grecji starożytnej czasami osły się buntowały. Dzisiaj hieny mają telewizję
i osły, które oglądają telewizję, robią, co im się każe w telewizji. Czy państwo zauważyli, że obecnie socjalizm w Unii Europejskiej jest znacznie gorszy, znacznie bardziej okrutny, znacznie bardziej niesprawiedliwy niż w Związku Sowieckim? Dlaczego w Związku Sowieckim albo w Niemczech hitlerowskich trzeba było ludzi wsadzać do łagrów i rozstrzeliwać? Bo Stalin i Hitler nie mieli telewizji. Gdyby mieli telewizję, nie musieliby nikogo wysyłać na Sybir. Nie musieliby nikogo mordować. Mogliby rozbudowywać socjalizm bez aparatu terroru. I dzisiaj to właśnie się robi. Trzeba zdać sobie sprawę. Mamy socjalizm znacznie gorszy niż w Związku Sowieckim. Znacznie bardziej niesprawiedliwy. Ale ludzie się nie buntują, bo telewizja mówi, że jest dobrze. Janek, dobry. Nie buntują się, ponieważ dzięki nauce i technice mamy tyle żarcia, że nie da się tego przeżreć. I proszę państwa, musimy się przeciwko temu zbuntować. I liczymy na państwa, liczymy na wszystkich ludzi, którzy myślą. Powtarzam to hasło. Wyłącz telewizor, włącz myślenie. Dziękuję za uwagę. Brawo.